My do tej pory w ogóle tego nie komunikowaliśmy, w żaden sposób. Pierwszy dowiedział się o tym ZUS, jak się dowiedział, że odpowiadamy za 10% umów o dzieło w Polsce. I teraz, jak ich pozyskać? No, wydawaliśmy sporo pieniędzy na początku. Unia Europejska płaciła za nasze błędy. I ja też tak budowałem Yuzmi. Ja przez wiele lat pracowałem, równocześnie sprzedawałem autobusy i prowadziłem serwis. Nie zarabiałem stanie grosza. Tych pomysłów jest już tak dużo, że jakby czas się skoncentrować na jakimś tam jednym konkretnym, a nie brnąć po prostu w milion jakichś różnych rzeczy. I tu miałem takie przeczucie, że tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o Yuzmi, że to będzie, ma zyska taką, na rynku powinno się to sprawdzić. Jeżeli chcesz pomóc nam się rozwinąć i docierać razem z nami do inspirujących gości, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Boom! Witajcie na kanale Biznes, firma Inspiracje, to jest podcast BFI Talks. Ja się nazywam Łukasz i wspólnie z moim przyjacielem Piotrkiem mamy tą przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. I dzisiaj strasznie się cieszymy, bo tak naprawdę możemy odpalić pierwszy, premierowy odcinek naszej serii BFI Talks w trasie. No to właśnie dzięki Wam, drodzy widzowie, dzięki naszym gościom możemy wsiąść w fury, przejechać Polskę, przejechać Europę i dotrzeć do miejsc, gdzie nasi goście tworzą biznes, pracują, zarabiają i robią całkiem fajne rzeczy. Także dzięki jeszcze raz, my ze swojej strony oczywiście niezmiernie i niezmiennie postaramy się dowozić Wam dawkę inspiracji. A dzisiaj chciałbym zacząć od pewnych słów, które przychodzą mi do głowy. Słyszałem niedawno, jak Elon Musk gdzieś wspomniał o tym, że próba tworzenia biznesu jest jak sztuka pieczenia ciast. Chodzi o dobór składników w odpowiednich proporcjach. I mam takie wrażenie, że właśnie w odpowiednich proporcjach nasz dzisiejszy gość buduje swój biznes, a składniki tego biznesowego ciasta to droga życiowa, zawodowa, lekcje, porażki, które poniósł. I tak naprawdę dzisiaj postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, jak stworzyć taki biznes oparty o te wartości, jak stworzyć dzisiaj biznes online'owy, który tak naprawdę bardzo szybko się skaluje, ale posiada też potencjał może przyszłego unicorna. Będziemy rozmawiać o platformie, o biznesie Yuzmi. Za chwileczkę nasz gość opowie o tym, czym dokładnie charakteryzuje się ten biznes, ale dla nas najważniejsze, żeby dać trochę inspiracji i dopytać o to, jak to jest możliwe, że w te kilka lat tak fajnie się rozwinęli i robią tak mega robotę. Bo dzisiaj z nami CEO, founder Yuzmi, Przemek Głośny. Cześć, siemanko, cześć. Witamy Ciebie serdecznie. Hej. Cześć. Witamy Ciebie serdecznie. No ja powiem szczerze, bardzo czekałem na ten wywiad i jesteś dla mnie prywatnie inspiracją. To, co robicie, jest świetne. Szczególnie, że chyba w Twojej historii było kilka takich momentów biznesowego zwątpienia. Zmieniałeś trochę ten pomysł na siebie i na to, co będziesz robił, zanim powstała platforma Yuzmi. Co Ciebie skłoniło? Jaki był taki moment, który spowodował w Twoim życiu, że zdecydowałeś, że to będzie ten Twój projekt życia i poświęcisz mu całą swoją energię? To chyba nie tak, ja nie zdecydowałem nigdy, że Yuzmi to będzie ten mój projekt życia i to było raczej tak, że pomysłów miałem milion. Aha. I generalnie gdzieś tam się zaszczepił we mnie jakiś tam gen przedsiębiorczości i to, że poniosłem pierwsze dwie firmy, poniosły taką finansową porażkę i musiałem z tego wychodzić przez tam następne kilka lat, to nie znaczy, że tak naprawdę zarzuciłem myślenie o tym, że nawet podjąłem pracę w giełdzie transportowej i logistycznej Transeu i tam na pierwszym spotkaniu rozmowie kwalifikacyjnej z powiedziałem, że ja tu przychodzę na dwa lata, bo akurat tyle potrzebuję. Tak, żeby odrobić straty. Wrócić do właśnie. On w ogóle traktował mnie trochę jak ufolutka z tym wypowiedział. Ale rzeczywiście tak wtedy myślałem. I to jest trochę tak, że jakby miałem wiele różnych pomysłów, ale dlatego w którymś momencie postanowiłem, że tych pomysłów jest już tak dużo, że jakby czas się skoncentrować na jakimś tam jednym konkretnym, a nie brnąć po prostu w milion jakichś różnych rzeczy. I tu miałem takie przeczucie, że tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o Yuzmi, że to będzie, ma zyska taką, na rynku powinno się to sprawdzić, bo początek jest taki, że tak naprawdę była pewna sprawa, która w zasadzie mnie denerwowała, tak? Prowadząc portal kulturalny, starałem się zawiązywaliśmy umowy z naszymi dziennikarzami i te wszystkie formalności, biurokracje z tym związane tak naprawdę zajmowały nam bardzo dużo czasu i nigdy nie byliśmy w stanie zrobić tego w 100%. Więc myślałem, że jak można by było to uprościć i jak sam czułem taką potrzebę, to przypadałem ludzi, że tak jest więcej osób takich firm jak moja, która chętnie by z tego skorzystała, więc tak naprawdę myślałem, że trzeba na to postawić, tak? I gdyby nie było Yuzmi, czuję, że mogłoby być coś innego. Nie znaczy, że tak naprawdę zakończyłoby się to sukcesem. Mam nadzieję, że któryś będzie tak,
Ale postawiłem w którymś momencie na Yuzmi i to się opłaciło. To powiedz jakby bezpośrednio, czym Yuzmi się zajmuje? Co to takiego jest? Bo myślę, że musimy to jakby tutaj naszym widzom dobrze wyjaśnić. My się zajmujemy rozliczeniem pracy zdalnej. My tak naprawdę za naszym pośrednictwem... Nie. Za naszym pośrednictwem freelancer i zleceniodawca mogą zawiązać umowę. Tak naprawdę de facto inicjując cały ten proces zawiązujemy odrębnie umowę z freelancerem i odrębnie umowę ze zleceniodawcą. Na tej podstawie wystawiamy zleceniodawcy fakturę, a freelancera rozliczamy na bazie lokalnych regulacji prawnych, zależnie od tego, czy jest osoba z Polski, czy to jest osoba z jakiegoś tam innego kraju. I w ten sposób osoby bez firmy mogą z naszym pośrednictwem rozliczyć w prosty sposób transakcję swoim klientem, do tego zyskując jeszcze jakiś akcept bezpieczeństwa, tak? Bo Yuzmi działa na takiej zasadzie, że zleceniodawca nie otrzyma dostępu do pracy, dopóki za nią nie zapłaci, a z kolei zleceniodawca też jest bezpieczny z tego punktu widzenia, że środki nie będą wypłacone do finansera, póki on nie potwierdzi, że praca została zrobiona. Wykonana w terminie, zgodnie z zamówieniem. Okej, a jak definiujecie freelancera? Kim jest freelancer? My się zajmujemy taką freelancerką sensu stricte, tak? Czy my się zajmujemy tylko i wyłącznie sferami takimi usług dla biznesu. Czyli tutaj na wszystkich rynkach freelancing z tego punktu widzenia wygląda mniej więcej podobnie, tak? 80% to są prace związane z programowaniem, grafiką i szeroko pojętym tekstem, tak? Tu mówimy o tłumaczeniach, pisanie tekstów, social media. A jeszcze 20% to jakieś tam wideo, jakieś kwestie dźwiękowe czy architektura, tak? My się zajmujemy tą sferą finansingu. Freelancer w sensu takiego bardzo szerokiego, tak jak na przykład podawane są informacje o tym, że w Stanach Zjednoczonych już tam blisko 40% osób to są freelancerzy. To trzeba też popatrzeć na to, kto jest traktowany jako freelancer na tym rynku amerykańskim, tak? To też jest hydraulik, to też jest osoba pracująca na własny rachunek sprzedająca ubezpieczenia. Także tutaj jest ten rynek freelancingu z tego punktu widzenia, to jest każda osoba, która pracuje na własny rachunek, sama jest sobie szefem, najczęściej spotyka się klient z klientem w jego własnym biurze, czy pracuje dla niego, to najczęściej zdalnie, bo akurat na przykład w Polsce ponad 90% osób pracuje z domu freelancerów. I to jest taka byłaby specjalista pracujący dla kilku różnych firm, z żadną nie będący związany, albo też mały disclaimer, 50% freelancerów pracuje na etacie, a poza godzinami pracy w Polsce tak przynajmniej tak wygląda, tak? Poza godzinami pracy dorabia sobie dodatkowo, zajmując się tym, co jest jego pasją, budując swoją firmę trochę, bo to trochę tak jest, że nie każdy, i to zresztą w ogóle jest świetne rozwiązanie. Ten etap przejściowy. Tak, tak? Dobrze jest mieć wsparcie, dobrze jest mieć osadzenie co najmniej na jednej nodze, tak? Żeby budować ten biznes, tak? Swoją tą działalność i spróbować, jak to wychodzi, mieć szansę i możliwość różnych popełnienia błędów, bez takich konsekwencji, które by jakby wprowadziły nas w jakieś różnego rodzaju kłopoty. Wtedy, jak dopiero to się rozwinie, to wtedy dopiero postawić wszystko na tą jedną kartę. I ja też tak budowałem Yuzmi. Ja przez wiele lat pracowałem, równocześnie sprzedawałem autobusy i prowadziłem serwis, nie zarabiając to ani grosza. Przez pierwsze 5 lat ja nie zarabiałem jezdówki prowadząc Yuzmi. Zarabiałem osoby, które pracowały na stałe, a ja tak trochę jakby starałem się, dopiero 2019 to jest pierwszy rok, w którym w ogóle zacząłem tak na stałe pracować dla Yuzmi, poświęcając jakby całą uwagę tylko i wyłącznie. Czyli trzeba wytwarzać jakąś usługę? Trzeba mieć działalność gospodarczą? Czy można zupełnie być takim free of... Nie, my przede wszystkim docieramy do osób. Naszymi takimi głównymi użytkownikami są osoby, które nie posiadają działalności gospodarczej. Rozliczenie transakcji przez Yuzmi jest po prostu tańsze też. Nie wymaga tych wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności. I to jest tak, po pierwsze na wczesnej fazie rozwoju jest to duże ułatwienie, żeby nie wchodzić tak naprawdę w te wszystkie koszty stałe związane z prowadzeniem firmy. A na następnej fazie, takiej profesjonalnej fazie rozwoju, to też czasem jest to, że ktoś zarabia dobre pieniądze pracując jako freelancer, nie oznacza, że nie liczy tych pieniędzy, tak? A rozliczanie transakcji za pośrednictwem Yuzmi jest tanie, szybkie i takie ma być. I tym się zajmujemy. Okej, i docieracie do klientów już w całej Europie? My tak naprawdę do tej pory nie robiliśmy za wiele w kierunku, raczej. W ogóle podstawowym językiem serwisu jest język angielski. Język polski jest jedynie tłumaczeniem. Ale też tak na początku cały ten biznes opierał się głównie na Polsce. My w ogóle przyjęliśmy taką ścieżkę marketingową, że my pozyskania użytkownika, że my przyciągamy finanserów, a finanserzy przychodzą do nas ze swoimi klientami.
I tutaj mieliśmy masę rzeczy do zrobienia na rynku polskim i tak ciągle było tak, że dobra, to zagranica, zaraz. Nie? I robiliśmy pewne rzeczy już w tym kierunku, ale nigdy nie poświęcaliśmy temu jakby takiej super intensywnej uwagi. Na dzień dzisiejszy 20-25% przychodów pochodzi z zagranicy, ale teraz tak naprawdę dopiero koncentrujemy swoją uwagę tak bardzo mocno na tym rynku zagranicznym. Oczywiście nie tracąc kontaktu z rynkiem polskim, bo to nie znaczy, że w Polsce nie mamy, mamy jeszcze sporo do zrobienia. To jest 270 tysięcy freelancerów, u nas jest zarejestrowanych około 100. No. Pięknie. No, bardzo mnie to ciekawi, jakby, tak jak mówisz o tym, to wiesz, to tak fajnie przeszedłeś od pomysłu swojego, tam, skrótu twojej historii do realizacji. Jakby zastanawiam się, wiesz, jak to wygląda, jak faktycznie od tego, takiego pomysłu, gdzie masz pomysł, pomysł ma każdy, wiesz, jakby to tak jest, że każdy ma dużo pomysłów, natomiast większość z nich się niestety nie realizuje. Ty miałeś pomysł, zrealizowałeś go, przeszedłeś drogę tych pierwszych lat, gdzie musieliście pewnie zacisnąć pasa, żeby być w tym miejscu, w którym jesteście, a teraz myślicie o ekspansji międzynarodowej, wchodzicie śmiało na rynki, rozbudowujecie zespół. Jak tą drogę przejść, żeby dojść do takiego momentu, w którym ty jesteś, mając pomysł na biznes online'owy? Ta droga jest... To rzadko się zdarza. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ta droga była krótka. Często jest... Pokazywane są historie osób, które osiągnęły sukces po prostu od tak. I firma się rozwinęła, skaluje, przyciąga miliony użytkowników. Ale ile jest takich firm tak naprawdę, jak się na tym rzeczywiście skoncentrujemy? Jak? To nie jest przypadek, że statystycznie rzecz biorąc na 12, to różne są statystyki, ale tak gdzieś średniając, to na 12 nowych firm założonych internetowych 2 lata przeżyje jedna. Tak? A z tej jedna to nie znaczy, że też osiągnie sukces. Tak? To jakby widzimy tylko sam taki wierzchołek te firmy, które rzeczywiście osiągnęły jakiś super wielki sukces. Trzeba na początku kilka dobrych lat najczęściej jakoś przetrwać. Tak? No, pierwszy krok, no, jakiś kapitał na rozwój. To może być różna metoda, tak? Ktoś własne oszczędności. My zaczynaliśmy pozyskując środki z innowacyjnej gospodarki, dacji unijnej, tak? I to nas na tej podstawie wystartowałem z serwisem. Kapitał początkowy jest też istotną kwestią, tak? Pomysł, kapitał. Ten kapitał tak naprawdę może być dwojaki, tak? Bo jeżeli mamy świetnych ludzi, którzy chcą z nami rozwijać ten biznes i wszyscy w to wierzą i są w stanie poświęcić swój czas, to też jest kapitał, tak? Bo to jest jakby to jest poświęcony czas i godziny pracy i bardzo jest sporo firm, budzi wyobraźnię, tak? Że potem jest taka proza życia. Ile osób jest w stanie pracować bez żadnej kasy, ile miesięcy, ile a już lat, no to w ogóle, nie? To praktycznie się nie zdarza. Więc gdzieś tam ten kapitał finansowy, rozumiany tak sensu stricte, też jest potrzebny, tak? I bardzo fajnie jest, jeżeli firma generuje przychody od początku, dzięki czemu ma ten kapitał budować, ale to też nie zawsze tak się dzieje. Właśnie, w startupach jest raczej odwrotnie, jakby jest przychód, ale nie ma jakby zysku przez długi czas. Tak, w ogóle tak naprawdę, jeżeli chodzi o startupy, to stworzyła się taka trochę kultura. Kiedyś słyszałem Michała Sadowskiego, który to opowiadał, że jakby jedąc na jakieś konferencje, to firmy są definiowane przez to, ile pieniędzy pozyskały, ale tak naprawdę nie to, co robią, nie? Mhm. I teraz się chwali, ile udało nam się pozyskać finansowania, a tak naprawdę musi się troszeczkę pogrzebać, żeby się zastanowić nad tym, czym się ta firma konkretnie zajmuje, nie? My teraz przygotowujemy się na konferencję i mamy z tym spory problem, bo wiele firm pisze na swojej stronie, a zmieniam świat, mamy tak, ale o co chodzi, nie? Ale tak, co konkretnie, co robicie? Tak. I to jest też... To, czym się firma ma zajmować, to jest początek. Tak? Ten pomysł musi się sprawdzić. Możemy lecieć po prostu tak naprawdę taką ścieżką jakby standardową dla rozwoju firmy. Trzeba mieć tam, nie wiem, jakiś pomysł, jest empatia, kogokolwiek to zainteresuje. Właśnie wracając, no, rozumiem, bez przechodzenia w ogóle z tych wszystkich tam etapów, ale to jest ten początek i to jest kilka, często długi okres też budowania tej firmy, żeby przetrwać ten początek i znaleźć sobie ten swój obszar rynku, który da się skalować. A powiedz, jesteście firmą technologiczną, korzystacie z najnowszych rozwiązań. Jak dla kogoś, kto chciałby swój startup rozwijać, ma pomysł, ta część technologiczna dotycząca biznesu to jedno, ale jak wykorzystujecie technologię, żeby pozyskać inwestorów, żeby pozyskać klientów przede wszystkim? Jak docieracie, jak wykorzystujecie to w marketingu? Podziel się trochę od kuchni, jak ten system, że tak powiem, przedsiębiorstwa na bieżąco wygląda?
To też jest taki motyw, który trzeba sobie go wypracować, tak? My na początku chcieliśmy pozyskiwać użytkowników w klasyczny sposób. Mieliśmy ulotki, telefony, my dzwonimy do ludzi, potem zdaliśmy sobie szybko sprawę, że koszt pozyskania takiego użytkownika dla nas jest strasznie drogi, tak? Bo kto może być klientem Yuzme od strony zleceniodawcy? No, wszystkie firmy. Bo tak naprawdę każdy na jakimś etapie potrzebuje jakiejś prostej usługi finansera. I teraz wymierz dokładnie czas, kiedy ta firma potencjalnie może skorzystać z usług Yuzme. My do niej zadzwonimy i mówimy, dobra, ale okej, ale tę stronę będziemy robić za rok, za dwa. Mhm. Nie? Za te dwa lata akurat ktoś inny ich zainteresuje, bo będzie łatwiej skupić uwagę i w ten sposób jakby wyciągnąć tę rzecz. Więc my sobie szybko metodą prób i błędów odkryliśmy, że tak naprawdę powinniśmy skierować się do finanserów. Tak? I teraz jak ich pozyskać? No, wydawaliśmy sporo pieniędzy na początku. Unia Europejska płaciła za nasze błędy. Mieliśmy jakby wrzucone w plan, że tam trochę będziemy wrzucali Google Adsy. Na przykład też były tematy związane z tym, że będziemy spróbować skalować to na rynkach zagranicznych, bo to już było wpisane od razu sam projekt na samym starcie. No to ruszyliśmy z reklamą na Wielkiej Brytanii. Tak szybko nigdy nie stracimy pieniędzy. Nie? Po prostu tak przepalone bezsensownie kasa na Google Ads w Wielkiej Brytanii, gdzie ono kosztuje po prostu horrendalne pieniądze. I teraz wyszło nam, że pozyskanie jednego zlecenia, z których z kolei 1/5 zleceń kończy się dla nas umową, a ta umowa kończy się dla nas prowizją, która może być od 10 zł do kilkudziesięciu, to my płacimy za nią 1500 zł, a zarabiamy 10. Więc to też, ale to też trzeba, oczywiście świetnie jak się ma na początku super fachowców, którzy wiedzą jak to robić, tak? A jeżeli ktoś zaczyna i uczy się pewnych jakichś takich obszarów, to najlepiej, żeby tak krok po kroku testować, co jest faktycznie tą sferą, która działa, tak? My szybko odkryliśmy, że social media działają na nas najlepiej, to jest najtańsze koszt pozyskania użytkownika, a następnie pozycjonowanie. Pozycjonowanie też nie zadziała od razu, nie? To trzeba poświęcić sporo czasu, poświęcić uwagi w ogóle, jeżeli chodzi o dobre pozycjonowanie serwisu, a potem efekty pierwsze przychodzą za pół roku. Nie? A jak one zaczynają przychodzić, to w tym momencie już koszt pozyskania tego użytkownika za pośrednictwem Google'a jest dużo tańszy niż płacenie za reklamy, nie? Jako takie. I wtedy to się już zaczyna rozpędzać, ale żeby to się rozpędziło, to mamy... Jak sobie radzić z tym czasem, wiesz, z tą przestrzenią? Zainwestowałeś, zapakowałeś kasę, odpalasz wszystko i nie ma efektu. Czekasz pół roku na te efekty. Co wtedy robiliście? Jak sobie radziliście, wiesz, ze stresem takim biznesowym, że kuźwa, a jak to też nie przyniesie efektów? No my tak pierwsze półtora roku, czy dwa lata, to było tak, że przechodziliśmy przez taki okres, że jakby nie mogliśmy się przebić przez barierę 30 umów, nie? My mieliśmy taki schemat, jak mówiłem, doświadczenie z poprzedniej firmy. Nie możemy na stronie internetowej pokazywać numeru telefonu, bo no, ludzie nas rozdzwonią się, nie? Tam tyle w ogóle. Rejestracja, słuchajcie, sprawdzajcie, jak wyglądają te rejestracje, jak już mieliśmy ten zespół te rozmowy, no i szybko reagujemy i no ten. No i tak idziemy i tak w pięć. Odświeżanie, nie? Tak. No, spokojnie sobie radzimy, nie? No. W zasadzie to musimy sobie szukać jakiegoś zajęcia, nie? Tak. Co to robić w międzyczasie, tak? No i teraz będzie się refleksja. My z góry wiedzieliśmy, że mieliśmy tą dotację, mieliśmy taki trochę komfort tych dwóch lat na popełnienie błędów. Ale w postaci tej dotacji unijnej, którą otrzymaliśmy. No to pierwszy rok zmarnowaliśmy na budowanie serwisu. Nie? Już jakby margines błędu się skończył. Skurczył o rok. Drugi rok mamy użytkowników, ale nie dochodzimy zupełnie, nawet nie zbliżamy się do tego poziomu, na podstawie których w ogóle możemy myśleć o tym, żeby utrzymać tę firmę. A projekt unijny zakłada, że 4 osoby just muszą być zatrudnione, niezależnie od tego, jakie się osiąga przychody, a jakie nie. To na koniec tego projektu unijnego byliśmy w stanie sfinansować połowę pensji jednej osoby, nie? To by było na tyle. I w tym momencie już trzeba zacząć myśleć o tym, co dalej. Nie? I ja miałem na szczęście też taki, tak wspomniałem na początku, parasol bezpieczeństwa polegający na tym, że miałem to swoje drugie zajęcie w postaci sprzedaży autobusów i to, co zarabiałem w sprzedaży autobusów, wkładałem do firmy i ja nie tyle nawet nie zarabiałem na początku, co ja dokładałem do działalności. Tak?
I to trzeba też mieć przygotowane. Zawsze dobrze mieć jest tą ścieżkę, ten krok A, B, C i D, tak? I teraz co się wydarzy, jak nie uda się to, nie? Zakładanie samej optymistycznych wariantów do niczego nie prowadzi, nie? Trzeba, przede wszystkim trzeba mieć przygotowane warianty pesymistyczne. I to nie znaczy też tak naprawdę, nie wiadomo jak długo trzeba być przygotowany na wariant pesymistyczny. W ostateczności trzeba być przygotowany na to, że tak naprawdę to, co robimy, w ogóle nie ma żadnego sensu. I lepiej dostrzec to wcześniej niż później. Ja w przypadku tych moich dwóch poprzednich biznesów dostrzegłem to za późno. Ja dostrzegłem to, że... Ale to się trochę wiąże z wiarą, nie? No to jest twoje dziecko biznesowe. Trochę tak. I brakuje tego zdrowego rozsądku. Ja miałem taki okres, że 4 lata poświęciłem na rozwój portalu internetowego prawie bez wakacji. Pracowałem po 14-16 godzin dziennie. Byłem jakby full koncentracja, nie? Taki za ten, no, pracoholizm w takiej czystej postaci, ale taki entuzjazm, nie? Startupowca. I wyjechałem, mówię, Tora, okej, ale trzeba skoczyć na jakieś wakacje, nie? Wyjechałem na miesiąc, taki, że zrobiliśmy taką wycieczkę z autem, z przyczepką kempingową, przyjechaliśmy na Europę, ale miesiąc czasu odcięcia od komputera zupełnie, nie? I ten miesiąc czasu, takiego wyjechania, tak mówię, kurczę, przecież to prowadzi donikąd, nie? Ale tak absolutnie to prowadzi donikąd, nie? Te refleksje, te momenty refleksji trzeba planować. W sensie trzeba sobie robić takie sprinty i faktycznie się mierzyć z rzeczywistością, nie? Żeby się nie pogubić, nie zatracić, nie? Tak. Najgorzej to jest pracować jakby... Nie można wcale... Może mało sensowne, popularne, bo ten... Nie można się zatracić do swojej pracy, bo traci się w ogóle kontakt z tym, z rzeczywistością, tak? Lepiej czasem trochę stanąć z boku i popatrzeć na to, co się robi. A może tak naprawdę nie ma to sensu, nie? Może trzeba się zastanowić na tym, żeby jednak coś zdecydowanie zmienić w swoim biznesie. Nie każdy pierwszy pomysł jest świetnym pomysłem. My też, budując Usme, myśleliśmy o tym, że to będzie giełda zleceń, za pośrednictwem których tak naprawdę ludzie będą się znajdowali. I bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że giełda zleceń to żaden kierunek, nie? Dalej, nie daje wartości, tak? Często ten pierwszy pomysł jest tym nietrafionym pomysłem, nie? Tak się często mówi, że jakby ja myślę, że pierwszy wystarczy być najlepszym, nie? Jakby. Statystycznie rzecz biorąc, każdy dopada jakieś liczby, to wymyśla je na bieżąco ponoć, więc jakby nie będę ale gdybym miał tak strzelić z grubego palca, no to 99% pierwszych pomysłów nie nadaje się do niczego. Trzeba do niego trochę wrócić i tak. Poza tym następna kwestia też jest taka, co nie każdy ten, rzadko się zdarza, naprawdę super rzadko się zdarza, żeby nasz pomysł naprawdę był taki rewelacyjny. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Pojechałem 2 lata temu, mieliśmy taką ścieżkę, pojechaliśmy sobie na konferencję gdzieś takie międzynarodowe w Europie i byłem, w tym roku też się wybieramy, Web Summit do Lizbony, no i tam jest 60 tysięcy naprawdę dobrych super firm. Super pomysł, samych dobrych pomysłów, nie? Tak, tak. I tak przychodzisz, nie? I tak, kurczę, wydaje ci się, że naprawdę fajnie. Jeszcze 2 lata temu myślałem, Jezu, ale te Usme się naprawdę fajnie rozwija, nie? Pojechałem tam na miejsce, mówię, o kurczę, nie? O Jezu. Tak. To jest w ogóle tyle roboty, co jest przed nami. I to, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w ogóle tak naprawdę na samiutkim początku, nie? Samiutkim początku. Takie zderzenie się z rzeczywistością i w ogóle jak pomysł, który kilkował na Usme, wydawało mi się, że w ogóle jest taki innowacyjny. A potem, jak sobie pogrzebałem, to okazało się, że tak naprawdę ktoś już to wymyślił w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę Umbrella Companies, robią trochę to w inny sposób, ale to jest to, nie? No czasem wystarczy, że robisz coś trochę lepiej, nie? Albo dajesz, wiesz, tą przewagę komuś i to nie znaczy, że musisz odkryć coś na nowo. W ogóle świetnym pomysłem jest zrobienie naprawdę daleko idącego, głębokiego researchu. To do tego, czy ktoś już tego nie robi, a jak to robi, to czy robi to na tyle dobrze, albo na tyle źle, co to można poprawić, że można by było zrobić to trochę odrobinę lepiej i na tym trochę coś ugrać, nie? Tak, ale Przemek, ja bym chciał jeszcze na chwilę się zatrzymać, bo porozmawialiśmy trochę o wsparciu z Unii Europejskiej, które miałeś na początku w swoim biznesie. Wiemy, że masz też wspólników. Natomiast z tego, co się zorientowaliśmy, nie kredytujesz swojej firmy. Teraz uruchomiliście emisję na Crowdwayu. Każdy tak naprawdę zainteresowany może stać się częścią waszej firmy, zainwestować i dzięki temu możecie zebrać kapitał, który wykorzystacie na wasz dalszy rozwój. I chciałem właśnie zapytać, jak ten kapitał jest ważny jakby globalnie od inwestorów, od takich akcji jak crowdfunding. Po co wam ten kapitał? To jest ścieżka rozwoju Usme, bo taka, że jakby start zaczęło się od dotacji unijnych, dotacji na innowacje. Dokładałem potem trochę z własnej kieszeni z tej swojej działalności. Następnie też już zacząłem się rozglądać z jakimiś potencjalnymi inwestorami, bo wiedziałem, że jakby są też granice, na ile sobie mogę pozwolić. I w 2017 roku uzyskaliśmy 2 aniołów biznesu.
Oni wsparli nas na tym etapie, to były bardzo ważne pieniądze dla rozwoju firmy w kontekście tego, że byliśmy tak naprawdę tak, znowu taki. To raz, że to było smart money, bo tak faktycznie pozyskaliśmy osoby, które bardzo nam zaangażowały się w rozwój firmy. No, do ilu drzwi musiałeś zapukać? Nie robiłem tego jakoś super intensywnie, nie? To było tak, że w zasadzie tak naprawdę te dwie osoby, które nas przyszły, same do nas przyszły. I to było. Znalazły was w internecie i. To był fajny przypadek, bo jakby. Ja już trochę też rozmawiałem z jednym, miałem takiego znajomego, przez znajomego, zrobiłem taki myk. Na początku myślałem, dobra, trzeba poszukać inwestora. No to poszukałem w swoim najbliższym gronie i przygotowałem takie trochę informacje o tym, czym jest Usme, co będziemy robili i mówię, roześlę to po znajomych. I tam stałem na Facebooku, tam widziałem, że ktoś prowadzi jakąś firmę, to mówię, a może będzie zainteresowany. Tak, że wysłałem takiego kumpla, pochodzę z Głogowa i kumpla z Głogowa mówi, on tak, serio? Mówię, dobra, okej. Okay. To może niedobry pomysł, nie? Tak po znajomych to tak jeszcze rozdaliśmy to dalej. Znalazłem takiego przyznajomego, podrzucił mi takiego Sebastiana, Sebastian Kwiecień, który bardzo sympatyczny gość, fajny, który próbowaliśmy rozpuścić to wśród takich bardziej profesjonalnych inwestorów. To trochę tam jakieś rozmowy się zaczęły i w tym samym czasie zupełnie przypadkowo rozmowy się zaczęły, już widziałem, że to będzie trwało strasznie długo. Dostaję maila od jakiegoś gościa, hej, Przemek, fajny biznes, jakby może coś pogadać, nie? Ja tak, ale jesteś na ty? No w mojej branży to tak się szybko rozumiem. No, Tomek, nie? I tam się okazało właśnie, od momentu pierwszego kontaktu mailowego do podpisania umowy minął miesiąc. Wow. Poznaliśmy się prywatnie, jakby zaczęliśmy od tego, żeby wsłuchaliśmy się na obiedzie całą rodziną, żeby się poznać, zobaczyć, jakimi jesteśmy ludźmi i tak naprawdę to był w ogóle szybki ruch. W tym samym czasie ktoś inny jeszcze, inne osoby interesowały się Usme, mówię, dobra, ale zamknęliśmy temat. Myślałem, że w kolejce na obiad byli kolejni. Ale ten drugi Piotrkawiec, który był drugim inwestorem, właśnie on był takim dostarczycielem głównie tej smart money, tej wiedzy, którą do firmy, to i on, jak dowiedział się, że znalazłem się inwestora, mówi, dobra, ale też chciałbym w to wejść i tak zróbmy to w trójkę. Tak, nie? Tak. I tak oni stali się moimi wspólnikami i ja pozostałem większościowym udziałowcem, ale pracujemy razem i często spotykamy się do tej pory regularnie, mam grupę na WhatsAppie, przygotowujemy jakieś takie kwestie strategiczne, cały czas mi pomagają, cały czas jakby uczestniczą w działaniu tej firmy. Super. Podobną czyli... formę widzisz jakby z teraz crowdfundingiem? Crowdfunding jest trochę inną ścieżką. My tak naprawdę crowdfunding dla nas jest pierwszym krokiem do dalszego rozwoju. My jakby widzimy swoją szansę dla firmy teraz i poznamy się skutowo, żeby się nie rozpędzić, bo bardzo bym mógł łatwo. Tak. Jak widzicie chyba, to my już teraz widzimy, że ten czas po pandemii, proces downline, freelancing to może się rozwijać bardzo dynamicznie i jakby na tym etapie ostatnie 3 lata rozwijaliśmy się aniołowie biznesu 2017-2018, potem 3 lata rozwijaliśmy się organicznie z samymi przychodami, które generowała firma, ale teraz musieliśmy przyspieszyć i to przyspieszenie widzimy w kierunkach zagranicznych i na to potrzebujemy też dodatkowego kapitału i teraz crowdfunding jest pierwszym z kroków do osiągnięcia tego celu. Ostatnim w perspektywie 2 lat jest to, rozważamy wejście na giełdę i teraz po drodze prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy szukali jeszcze jakiejś rundy inwestycyjnej w funduszach kapitałowych, a crowdfunding teraz jest kwestią trochę taką pozyskania kapitału głównie na ekspansję zagraniczną, też na rozwój działu IT i też dania się poznania, chcemy się poznać potencjalnym inwestorom na rynku, żeby tak naprawdę w perspektywie tych 2 lat już tak ludzie zobaczyli, że Usme, czym tak naprawdę konkretnie zajmujemy i jak fajnie się rozwijamy, bo często dużo osób jest zaskoczonych tym, jaką skalę biznesu, jaką skalę już osiągnęliśmy i zaczęliśmy się tym chwalić. My do tej pory w ogóle tego nie komunikowaliśmy, w żaden sposób. Pierwszy dowiedział się o tym ZUS, jak się dowiedział, że odpowiadamy za 10% umów o dzieło w Polsce. Wow! I tak przyszliśmy do nich z kartonami zgłoszeń ZUS RUT i tak okej, okay. Zyskaliśmy bezpośredni kontakt z programistami ZUS-u, żeby jak to usprawnić cały ten proces. Wow, mega. ale... Może zostaniecie partnerem. Tak, no ale ta droga, podsumowując, wydaje się
w sumie dla startupu drogą klasyczną i poprawną. Najpierw pieniądze z Unii, które pozwalają też na te błędy. Później aniołowie biznesu, którzy wchodzą z wiedzą, zyskujecie skalę. Teraz crowdfunding, który pozwoli wam się poznać bliżej z klientami, posłuchać, co rynek mówi, tak, żeby osiągnąć skalę i giełda. Także no, z jednej strony pewnie na początku tej ścieżki nie planowałeś, ale jak teraz idziesz, to tak krok po kroku do... No i wydaje mi się, że tak naprawdę też rzeczywiście... My, może nie tak, nie wszystkie rzeczy mieliśmy tak super poplanowane. W 2016 roku nie przewidywałem, że 2023 to będzie plan wejścia na giełdę, tak? Ale skupiałem się na tych krótkich krokach, tych celach najbliższych. Ale rzeczywiście ułożyło się to fajnie, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest jedyna metoda. Jest kilka innych, które mogą być dla innych biznesów równie fajne. Niektórzy próbują od razu od pozyskania jakiegoś tam większego czy jakieś właśnie od aniołów biznesu. Środki Unii Europejskiej mają swoje plusy, mają swoje minusy. Pozyskiwanie kapitału od funduszy na samym starcie mają swoje plusy i minusy. Tak? To jest kwestia, jaki stopień niezależności też chcemy tracić, kogo pozyskujemy. To jest kwestia bardzo często, ja wspomniałem o tym, co jest potrzebne do rozwoju, że ten kapitał, pomysł, tak? Szczęście. Szczęście jest, ja bym powiedział, że na samym początku rozwoju odpowiada za 50%. Szczęściu trzeba pomagać, ale to jest 50%, uważam, że jest 50% sukcesu. Nie? Możesz mieć wszystko, jest być świetnie przygotowany i ten brak szczęścia powoduje, że wszystko się wykrzaczy. Bez jakiejkolwiek dawki szczęścia nigdy nic się nie uda. Nie? A teraz czym jest szczęście? Nie? Jak je zaplanować? To głęboko. Głęboko, głęboko. Powiedz Przemek, zastanawiam się, czy podczas tej całej drogi, od momentu, kiedy już postanowiłeś, że założysz Use Me, były takie momenty, w których chciałeś to walnąć? Które chciałem, przepraszam? Walnąć to wszystko. W przypadku Use Me nie. Okay. Nie, bo ja mówiłem o tym, że jakby dwie poprzednie moje firmy nie bardzo się zakończyły się finansową porażką, więc już też wiedziałem, jak radzić sobie w kolejnych, tak? Mhm. Jakby przestałem stawiać wszystko na jedną kartę. Gdyby już mi się nie udało, ja już nawet pisałem jakiś inny projekt unijny. Nawiasem mówiąc, a propos świetnych pomysłów i na tym, ten projekt unijny, który zacząłem pisać, on dzisiaj brzmi jak Booksy. Trzeba do Stefana. Historycznie rzecz biorąc, Booksy było wcześniej niż ten mój pomysł. Tak, ale nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nie? Chciałem o takiej fajnej, zrobiłem taką apkę do rezerwacji w ogóle jakichś tam miejsc. Można wykorzystać do fryzjerów, nie? Ale też stolik w knajpie. I napisałem projekt na to w którymś momencie. Zacząłem pisać, w końcu go nie zużyłem, bo skupiłem się, skoncentrowałem się na Use Me, ale byłem przygotowany na to, że to się dziś nie uda, więc ja nie miałem też żadnego takiego momentu, w którym chciałem to walnąć, bo jakby byłem też nastawiony cierpliwie. No, aczkolwiek na początku nic też nie wskazywało na to, że to... trzeba przyznać, że jeszcze półtora roku biuro rachunkowe, dzisiaj, które z nami współpracuje i które rozlicza teraz 10 tysięcy dokumentów miesięcznie, połączenie drogą elektroniczną, mamy tak jakby komunikację i ten cały system w ogóle, to wszystko, co jest na backendzie w ogóle tego Use Me, to jest naprawdę rozbudowany kombajn, nie? I żeby obsłużyć te umowy jako takie, to kiedyś Roska powiedział, że te paczkomaty to jest 15% biznesu, nie? To, tak, reszta siedzi w programie. To u nas to, co jest na zewnątrz, to co widać, to łatwo dałoby się nim zrobić, ale to, co jest w tle, to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana zabawa. I to też było tak, że biuro rachunkowe dało nam kredyt. Mówiliśmy się, że pierwsze z tych umów, to stawiamy się z tą, jak dojdziemy do tego poziomu, wtedy zajmiemy się rozliczaniem miesięcznym abonamentem. Nie? O Jezu, chyba tam z 8 miesięcy przybiliśmy się wszystko, co sobie wykupiliśmy do przodu. Nie? Ale teraz w tysiącach już to też... Tak, teraz to się wydarzy. A spodziewałeś się, że będziesz pretendentem do zostania jednorożcem i na polskim rynku? Tak, każdy jakby... Każdy o tym marzy, ale czy każdy się spodziewa? Miałeś już wszystkie przypadki właśnie na temat bycia jednorożcem. No to jest, czy to jest ważne dla Ciebie w ogóle? Generalnie rozwój firmy jest dla mnie ważny, tak? Ja jakby nie motywuje mnie... Hype taki. Nie motywuje mnie... Ja mam jakby poukładane życie prywatne, no, wiem, ile mam zapłacić na kredyt, wiem, ile potrzebujemy, żeby tak naprawdę sobie żyć spokojnie, komfortowo, i że z Kodą nie mam jakichś tych jakby tramwajem do pracy i dalej, więc jak wiem, że mogę przeznaczyć te rzeczy gdzieś tam na firmę i mnie motywuje rozwój firmy, a nie jakby bezpośrednio są środki finansowe dla mnie. I o tym teraz, pamiętajcie, żeby nie przeżerać pierwszych zarobków. Tak, tutaj zdecydowanie to
wszystkie środki, które generujemy, reinwestujemy w rozwój firmy i oczywiście marzę o tym, chciałbym, właściwie każdy startup ma ten jakiś tam ten swój odnośnik, tak, żeby to jest cel sam w sobie, jeżeli firma jest określona jako jednorożec, znaczy, że ona osiągnęła sukces, że tak naprawdę się rozwija. To nie jest tak, no może w Stanach to jest trochę prościej, ale osiągnięcie takiego statusu w Europie to już oznacza, że to jest naprawdę dobrze. Nie, u nas to jest umocowane w biznesie bardziej w Europie. Myślę, tak, że w Stanach to jest bardziej hype po prostu. Nie? Trochę tak. Bardzo, czyli nie twierdzę, że w ogóle bardzo fajne firmy są, mają często, ale też bardzo wiele firm było określone jako status, ktoś pamięta o MySpace'ie. Nie? Mógłbym podać jeszcze kilka innych przykładów, do których jest żywie przekonanie, że to się nie uda. Ja nas chyba ostatnio Doc Planner, jakby już mówią, że powoli tego grona chyba tam Brainly i Booksy wyłania się na tego. Doc Planner chyba już jest faktycznie potwierdzony. Już jest potwierdzony, okej. Okay. Za rogiem mamy kilka świetnych firm, nie? Za rogiem, nie wiem, czai się Booksy, wspomniany wcześniej, Brainly tak samo, nie? Nie wiem, na przykład WhitePress też jest firmą, która zresztą będą pracujemy z WhitePressem. Z Brainly. I to są takie firmy, które. I też jeszcze jest masa firm, które nawet nie zdajemy sobie teraz sprawę. Na samym rynku wrocławskim jest bardzo dużo fajnych firm. Brain24, posłuchajcie z Wrocławia. Mamy Surface, to też jest naprawdę świetnym startupem. Woodpecker, całkiem niedaleko. I teraz patrząc na te rynki lokalne, to fajnie, że do planera już sobie to. Mamy tam pierwsze kole zapłaty. Bo teraz mam wrażenie, że tak naprawdę teraz się zajdzie i swoje, dokładnie. Polacy są przedsiębiorcy, my mamy dużo fajnych pomysłów. Trochę nas krępuje kwestia kapitałowa. Pozyskanie, to jest różnica, która zezwoli. Bardzo dużo osób też mówi o tym, że jakby jednak zamiast te środki unijne, które w jakiś sposób jednak krępują, może lepiej spróbować na rynku, nie wiem, brytyjskim. Ja teraz on jest troszeczkę bardziej zawirowany, ale w dalszym ciągu jest to super perspektywiczny temat. Czasem taki skok od razu, żeby popracować trochę na garach w Londynie, ale znaleźć też równocześnie sfinansowanie tam na miejscu. Tam ludzie z kasą mają inny mindset, nie? Trochę bardziej amerykański, nie? Tak. Że lubią to ryzyko i poświęcą, a w Polsce ale niestety. Każda złotówka musi przynieść zwrot. Na samym końcu ten mindset jest jednym z elementów, ale na samym końcu też regulacje prawne temu sprzyjają. W Wielkiej Brytanii jesteś w stanie do tam bodajże 250 tysięcy funtów odliczyć sobie od podatku, jeżeli inwestujesz w firmę. A jeżeli ona przetrwa dłużej niż 2 lata, to 100%. To za ryzyko. Takie warunki, po prostu infrastruktura jest świetnie do tego przygotowana. Potem startup w Estonii też się zakłada, tak? Bo tam też z kolei jakby to środowisko jest zupełnie inne i łatwiejsze tak. W Polsce niestety to jest tak, że najłatwiej pozyskać pieniądze tym, którzy już te pieniądze mają. A jeżeli ktoś te pieniędzy nie ma, to albo musi się próbować drogo sprzedać. To jest dlatego ta droga jest bardzo droga. Zwróćmy uwagę na to. To jest chyba w miarę unikalny taki schemat, że ja ciągle pozostaję większościowym udziałowcem w Usme na tym etapie rozwoju i to chyba rzadko w zasadzie tak naprawdę ten model, bo te kolejne rundy finansowania doprowadzają do sytuacji takiej, żeby ten kapitał pozyskać, to już to rozwodnienie musi być trochę bardziej daleko. To jest też jakaś tam cena, tak? Aczkolwiek to też jest wiedza, którą przynosimy do firmy. Ja też bardzo mi się podoba wiele rozwojów takich startupów, które słucham, obserwuję, co się dzieje na rynku, tak? Patrzę na przykład, nie wiem, Maciej Noga, który jest zaangażowany w rozwój Symetrica, to jest świetna rzecz. My też mamy swojego anioła biznesu, Piotra Krawca, tak? który nam tutaj pomógł. I tego typu osoby wspierające potrafią być bardzo, bardzo wiące. Kiedyś widziałem taką daną, że 76% z firmy, które osiągnęły status jednorożca, 76%, nie wiem, co to oznacza do końca, częściej zatrudniały do pracy seniorów, czyli osoby takie już, które wnosiły od razu coś nowego do firmy, a nie uczyły się razem z tą firmą i no, trzeba się czuć pieniądze albo coś, jak przyciągnąć tego seniora. Nie? Ciekawa statystyka by była, czy founder dalej jest właśnie udziałowcem większościowym w większości jednorożców. Nie? Myślę, że w znikomej części. Nie? Pewnie nie, ale no, statystycznie rzecz biorąc, ja i mój kot mamy po 3 nogi, nie? Super, super. Przemku, powiedz, gdyby ktoś się zainteresował Waszą platformą od strony inwestycyjnej, co musi teraz zrobić, jak stać się częścią Waszej organizacji, no bo jesteśmy w trakcie emisji, więc... Tak, zachęcamy, to jest bardzo proste. Jest strona emisja.usme.com, na której tak naprawdę można poczytać wszystkie dane finansowe, wszystkie historyczne rzeczy dotyczące Usme, zapoznać się z tymi materiałami, jak wyglądają nasze prognozy, czym to argumentujemy i na tej podstawie tak naprawdę podjąć decyzję, wybrać sobie określony pakiet, tam są też od 10 akcji
To może być inwestycja tak naprawdę na niewielkim poziomie. No każdy właśnie, inwestor... Plus minus jakby jaka jest taka wejściowa kwota, którą... 300 zł. Okej, okay. I za 300 zł można już być tak, częścią. Tak, 300 zł może być częścią. My też przewidujemy komunikację, jakby przygotowaliśmy się do crowdfundingu. Czyli 300 i dostajesz numer do tak, pierka. Ale oczywiście też... każdy, kto w nas inwestuje, każdy, kto będzie częścią, chcemy wciągnąć trochę w ten dalszy rozwój komunikacji wewnątrz firmy. My już przygotowaliśmy miejsce dla takiej osoby, która będzie odpowiadała za relacje inwestorskie. Będziemy starać się komunikować na bieżąco wszystkie rzeczy dotyczące firmy. Raz na kwartał co najmniej takie dane kluczowe dotyczące firmy. Im dalej, im wyższy pakiet, tym większy wgląd w to, co się dzieje w firmie. Zachęcamy też, bo na przykład niektóre pakiety zakładają możliwość uczestnictwa w naszych imprezach firmowych, czy spotykania się na zasadzie na przykład dzień w firmie, tak od A do Z, z wybraną, poświęcimy w 100% uwagę, jakby zapoznać się z całym procesem od początku do końca. To też chcemy wciągnąć ludzi teraz w crowdfundingu, chcemy wciągnąć ludzi, którzy będą częścią też tej firmy, tak? I to jest ma być, my naprawdę stawiamy zupełnie serio, stawiamy sobie za cel pozyskanie tych ambasadorów. Wiemy, że te osoby, które liczymy na to, że te osoby, które zainwestują w Usme, poczują się jego częścią i przez to będą też promować serwis wśród swoich znajomych, klientów. Jasne. Super. Partnerów. Świetnie. Przemku, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Życzymy oczywiście 100% zbiórki statusu jednorożca jak najszybciej. No i co? Powodzenia. Żebyście nie tracili fanów z tego rozwoju. To jest mega. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzięki, że poświęciłeś nam czas. A tymczasem subskrybujcie, polubcie nasz kanał, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o naszych wyjazdach i rozmowach. I jeżeli macie jakieś pytania może do Przemka czy do ekipy Usme, to śmiało wrzucajcie. Na pewno na wszystkie postaramy się odpowiedzieć wspólnie z Przemkiem. Także dzięki bardzo. Pozdrawiam. Pomyślcie o inwestowaniu w Usme. Tak jest. Hej, hej. Zachęcam.